Witam was, drodzy wojownicy, magowie, łotrzycy, w materiale z cyklu Na Szybko. Dzisiaj, jak już mogliście zauważyć poprzez przy jakże epickim, przy epickiej muzyce i intrze Dragon Age 2, kontynuacja świetnego RPGa, przy którym siedziałem łącznie 30 godzin, bo wartość naprawdę dobra, ale o tym może innym razem. Dzisiaj, co chcę wam pokazać, jest to oczywiście gameplay. Porozmawiamy sobie o tej grze i planuję zrobić, jak już przejdę ową grę, zrobić o niej rozmowę, czyli jej recenzję, ale to w późniejszym czasie. Może sobie wznówmy. Jak widzicie, w opcjach jest ostro, jest ostro. Gramy na DirectX 11 i na wysokich wymaganiach. Ja troszkę sobie sprawdzałem, czy wszystko będzie dobrze chodzić, czy nie będzie lagów. No i jak widać, nie powinno być. Powinniśmy trzymać 30 FPS-ów, ale powinno być ładnie, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnych problemów. I wszyscy mówią, że to jest gorsza, o wiele gorsza wersja od pierwszej części. Jeżeli jesteście oczywiście zapoznani z pierwszą częścią Dragon Age, jest ona bardzo uproszczona. Wiele z niej właśnie usunięto, wiele pozytywnych aspektów, które trzymają w jedynce. Na przykład owe, to co się da na pewno zauważyć, to jest to. To jest oczywiście nasz ekwipunek, jak widzicie, mam hełm, jednak da się wyłączyć go w opcjach, bo on ten akurat wygląda do dupy i nie chciałem go mieć. Otóż różnica pomiędzy pierwszą częścią a tą jest taka, że tutaj możemy sobie zmieniać zbroje, fajnie, nie? Przedstawiać wszystko. Jedna naszych towarzyszy? Już nie. Możemy jedynie dodawać błyskotki, oczywiście broń, ale zbroję będzie miał tą samą do końca swojego życia. Przynajmniej do końca swoich dni w tej grze. No dobrze, no to zacznijmy, bo chciałbym wam pokazać przez te, mam nadzieję, 20 minut, na ile się wyrobię. Gameplay oraz walkę. To, co nam pokazuje właśnie ta gra. No dobrze, więc aby pomóc w dostaniu się kęgła przyjaciela. Dobra, zrobimy sobie główny wątek, bo zakończyłem większość zadań pobocznych i teraz przejdziemy sobie do wątku głównego. Jeżeli jesteście fanami Dragon Age, tak jak wiecie, w drugiej części mogliśmy sobie przelać nasze wybory, jakie zrobiliśmy w pierwszej części, właśnie do drugiej części gry. I ja tak oto zrobiłem. Nie będę spoilerował co i jak. O fabule tutaj nie ma co mówić, bo jesteśmy po prostu Hawkiem, tak się nazywamy. Co najlepsze, jeżeli oczywiście tak zmieniam dynamicznie temat, ale tutaj właśnie dużo jest tych negatywów, jeżeli chodzi o drugą część. W pierwszej części mogliśmy wybrać rasę. Oczywiście był to elf, krasnolud lub właśnie człowiek. I saw Carl go inside a few minutes ago. A tutaj tego nie ma, No musimy grać Templars so człowiekiem. far. Oczywiście Are mamy you wybór ready? płci, ale czy to ma jakieś znaczenie? I didn't see anyone suspicious out here. Musimy tutaj Let's do pomóc this pewnemu fast. szaremu strażnikowi. All right. I'll handle the talking. You watch for Templars. Kto jest uzdrowicielem? Nie mogę za dużo dać, bo to by było o wiele za dużo spoilerów, jeżeli chodzi o pierwszą część. A od tego powinniście zacząć. A dwójka jak na razie jest bardzo prostą grą. Oczywiście walka jest o wiele When you bardziej find Carl, dynamiczna. Oczywiście just sobie let me mogę talk zapisać to him. F5 szybko. Zapisałem sobie właśnie. Nie mogę F9 używać, bo to jest szybkie wczytanie, a pod tym mam właśnie samego frapsa. Oczywiście ciągle trzymam 30 klatek, więc nieźle. Jak wiecie, co jest zaskakujące, jest tworzona trzecia część Dragon Age 3. Ta wejdzie Anders, dopiero I know na you too well. nową generację. I knew you would never give up. What's Pozwólcie, że wrong? będę czytał, bo chcę Why sobie are you tutaj. talking like I was too rebellious, like you? The Templars knew I had to be made an Mamy do example czynienia z of. jakimś magiem, No! albo How templariuszem, nie else wiem. will mages ever master themselves? You'll understand, Anders. As soon as the Templars teach you To to control całkowity yourself, spadek i powiódz. this is the apostate. Wyrobili nas. I pokażę wam walkę. O Jezus. Never take another mage as you took him.
Dobra, spauzujmy sobie, jak to było w przypadku pierwszej części. Może mamy pauzę i tutaj właśnie, którą aktywujemy dzięki spacji i możemy tutaj wydać różne rozkazy naszym postaciom. Jak widzicie, mam tutaj jednego krasnoluda, który jest łotrzykiem i który specjalizuje się w walce na dystans. Mag, który jest nadzwyczaj potężny, i oczywiście tutaj pewnego fenisa, tajemniczyka, jakiegoś elfa, który lubi komuś przypieprzyć w mordę. No dobrze. Tradycyjnie widzimy duże skupisko ludzi. Jeszcze tutaj nic nie będziemy robić. Na razie wyślemy sobie naszego Hawka, niech się trochę zabawi. A tutaj włączymy buffa. Dobra. Dobra, co znowu zatrzymamy. Jak widzicie, mamy ich już troszkę w garści. Jednak niestety nasza czarodziejka już wyda jakiś czar. Mam nadzieję, że udany. Dobrze. Grat strzał. Widzę, że tutaj ktoś już... Rzućmy sobie flakon, który zatrzymuje po prostu, paraliżuje naszych wrogów. Już wrzucił się w jej walki. No dobrze, oczywiście nie musimy pauzować. Jednak gra nawet na normalnym poziomie jest zadowalająco łatwa. Nie myślę chyba o jego podwyższeniu. Jak widzicie, gram na 20 klatkach. No akurat teraz na 30. I bardzo płynnie się nagra zapewne, bo tutaj nie mam żadnych takich ścinek większych. Widzicie, tutaj nasz drogi Hawk walczy z jakimś porusznikiem. Co więcej, wojownika, ale jak widzicie, tnie bardzo słabo, jeżeli nie mam jakichś skilli. To jest niestety troszkę wkurzające, bo ja skoro jestem wojownikiem, to chcę komuś przypieprzyć. Jeżeli już tak kolokwialnie dosyć mówiąc mocno. A na razie największym moim zaufaniem cieszy się właśnie Mag, który ma naprawdę dużego powera. Nasza czarodziejka troszkę dostała. Rzućmy może jakiś większy czar. Tak, myślę, że tutaj zahaczy o kogoś. A Fenris... może tutaj kogoś opanowaniem. Widzicie, tego porusznika troszkę długo dajemy. Niestety nasza czarodziejka musi przeżyć, bo jest tutaj najsilniejszą. Fenris już tutaj zadbał o nią. No dobrze, zapewnimy sobie czwartym skillem o nazwie Moc. A Hawk, niech troszkę się podleczy. Dobrze, jak widzicie, nasi opanowują sytuację. Łącznie z naszym wkurzonym niebieskim faciem, Anders. Myślę, że damy sobie radę. Walka jest o wiele bardziej dynamiczna niż w pierwszej części gry. Co oczywiście wychodzi na sam plus. O ile znacie może moje aktywności, często lajkuję różne właśnie recenzje tak zwanego innego właśnie z ciekawszych recenzentów. Ona gra o nazwie Angry Joe Show, on właśnie tworzy takie recenzje, które są lubiane przez większą część świata, on jest takim niezależnym. I thought the Tranquil were cut off from the Fade forever. When you're tranquil, you never think on your life before. But no, teraz przepraszam, bo tutaj czytam. Nie chcę tutaj sobie zakłócić fabuły. Burning like a sun. Please kill me before I forget again. Carl, no. Maybe we can find a. Can you cure it? Możemy dojść. Mamy oczywiście tutaj tak zwane wyboje moralne, to jest chyba. There is nothing left for them to fix. Jeżeli ktoś się interesuje takim znakiem rozpoznawczym BioWay, patrz Mass Effect, ale w pierwszej części mieliśmy tego o wiele więcej. Zabić go czy nie zabić? My sister calls being tranquil a fate worse than death. Give him peace. I got here too late. Nie będziemy mu, skoro nie chce. Now it's fading. Why do you look at me like that? Widzicie, jest czymś opanowanym, jakimś nie wiem, demonem. I nasz przyjaciel tutaj zaraz chyba. Najlepsze jest to, skąd on miał ten sztylet, skoro używa Staffa. No właśnie. Jeżeli chodzi o porównanie z pierwszą częścią do drugą Dragon Age, to powinno być na odwrót. Dwójka jakby była pierwsza, to by było ok. A jakby jedynka była dwójka, to bym
Bardzo się ucieszył. Dlaczego? Bo by wyszły bardzo duże poprawki, by tak poprawili grę, że to by było That wasn't normal magic you poza just did, siebieckiego. A was tutaj it? mamy I... zupełnie sytuację na odwrót. This is hard to explain. Mieliśmy super When I grę, was in pierwszą our own część, team, po prostu I met the epicką. spirit of justice A who was tutaj trapped mamy już outside takiego the Fade. średniaczka. We became friends, and he recognized the injustice that mages in Nie, Fade patrzę have się i faced czytam every tutaj day. i spróbuję się skupić na tym, co do was mówię. And that's different than a demon. Zawsze lubię bardziej Just as porozmawiać demons w prey on the RPG-ach. deadly sins of mankind, there are good spirits who embody our virtues. Ale jak gram, to najczęściej Spirits of szybko compassion, czytam i they sobie are the właśnie Maker's tak first escape'em children, skipuję and they te have all rozmowy. but given up on us. What does this have to do with your eyes glowing? To live outside the Fade, he needed a host. I offered to help him. We were going to work together, bring justice to every child ever Więc ripped czekamy away na from his trzecią mother część, to be sent to the już pojawiło circle. się logo. But I guess I had Jakaś too będzie much taka anger. nazwa Once he Inicuves, was czy coś inside takiego, me, taka dosyć he trudna nazwa. changed. Ale już będzie na nowej generacji konsol i myślę, że BioWare dobrze poprawi swoje błędy, jeżeli chodzi o dwójkę. I wyda nam potężną grę. So you have this spirit of Ale to dopiero justice za. living in your Ho, head. ho, ho, to już pieniądze It's not zobaczymy like jak that. Wiedźmina 3 mi się zdaje. He's gone now. He's part of me. It's not like we can have a conversation. I feel his thought. Not I even the chciałbym wam greatest podziękować scholar za can tell you where I 700 end widzów and he szczególnie, begins. bo zauważyłem, że właśnie padło mi dzięki temu filmikowi z mapy Toy Story 2. Postaram się coś przygotować, ale nawet nie wiem co przygotować. Chyba jakiś konkurs, ale taki typowy typu daj lajka, suba i bierzesz udział. To coś takiego chyba będzie. A jeszcze nie wiem. To w ogóle tutaj. That really didn't look like a happy, benevolent spirit from where I was standing. Since when is justice happy? Justice is righteous. You tried to help a friend. Of course. No harm ever comes from good Co mnie ciekawi, że mogę w końcu nagrać to w miarę ładnie na dużych, na wysokich na czasie ustawienia graficznych i przy DX 11. No, muszę się skupić, bo to jest główny wątek. Będę szał, więc nie mogę nic z nim zrobić. He comes out. And he is no longer my friend Justice. He is a force of vengeance, and he has no grasp of mercy. Lubię mężczyzn, masz na przykład. What the fuck, nie lubię. O, właśnie. To jest ciekawe, moje kochanie, słuchajcie. W pierwszym, niech się to skończy, bo nawet przecież to później wam powiem. As am I, if you wish me to join your expedition. I thought I was done with the Grey Wardens. But if you have any need of me, Właśnie, I will ciekawe, be czy waiting here. staniemy się strzelnymi strażnikami. O, i doszedł nam nowy kompan. Mac. Nie, ja zostałem moją Bethany. Okej, ale czy tank? Myślę, że ciebie usuniemy, a damy sobie ją. Bo ona jest tankiem. I mamy już wszystkich. Ja jestem po prostu taki, co zapierdziela. Dobra. Aha, i o czym wam chciałem powiedzieć. W pierwszej części na przykład jak wybraliśmy postać męską, to mogliśmy zarywać do postaci płci przeciwnej i na odwrót. A tutaj, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. BioWare postawiło na, jak ktoś mówi, tolerancję. I możemy tutaj nawet zaszaleć z na przykład tym krasnoludem albo z tamtym ciekawym elfem. A to już kto, to już zależy co kto lubi, ale ja wolę akurat płeć przeciwną od siebie, więc zależy od gusta. No dobrze, jak widzicie zlevelowałem, dostałem poziom w górę. Pokażę wam jak wygląda awans. Otóż jeżeli chodzi o pierwszą część, tutaj mamy dosyć to same takie drzewko statystyk. Więc jeżeli chodzi o samego naszego Hoła, najpierw zobaczę, co mu tak naprawdę brakuje do jakiejś broni, do kafaja. Brakuje mu siły. Tego właśnie chciałem, żeby mi kafaja używał. Dobra, czyli damy sobie bardziej do siły. W końcu to jest damage. Do siła woli, wytrzymałość, kondycja, zręczność. Dobra, raz. Dwa, trzy. Dobra. No bo tak krytycznych. I widzicie, mamy pełno drzewek. A ja na razie skupiam się na jednym i to jest głównie właśnie broń dwuręczna. A nie wiem, czy właśnie pójść może w coś innego.
Ale na razie myślę, że to jest dobrze. Opanuje to drzewko i będzie spoko. Szkoda tylko, że możemy jednego użyć. Dobra, V jest dobry. To sobie przestawimy. Potwierdź. Dobrze, i od razu przechodzimy do następnej postaci, którą możemy... która ma level upa. Level upa. Poziom w górę. Do niej damy sobie... Ciebie znowu muszę zobaczyć. Czy ci czegoś nie potrzeba? Nie. Avantus Hawk. Avantus. Tak, możemy nazwać, ale nazwisko ciągle będzie to samo. Avantus Hawk. To ja. Avansik. Atrybuty. Oczywiście ty dostaniesz do magii. A spryt taki duży. Skąd to się wzięło? Siła woli. Jeszcze do magii. I do many. Spoko jest. Ja, jeżeli chodzi o nią, to poszedłem w stronę właśnie siły żywiołów. Myślę, że to będzie dobre. Nie wiem, się na co zdecydować. Maga tajemna. Aha, to jest bardzo dobre. To sobie weźmiemy. I nasz oczywiście tank. Jak ona ma? Avelina. A tank, jak zawsze wiadomo, musi mieć wysoką żywotność i siłę. Siły masz małą. Kondycha, siła woli. Siła. Można się pierdzielić. I oczywiście broni tarcza. Umiejętność Biena. Tak. Bardzo chętnie. Uwielbiam umiejętności Bieny, nie wiem dlaczego. F5, szybki zapis. No i co? Skończyliśmy misję. Pokazałem wam walkę, troszkę sobie pogadaliśmy. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. O, ale zbliżenie na Hawka. Czy... Aha, jeszcze kafaj mogę. Ja mogę kafaj wziąć. O, ale brzydki. Jakoś tak to ja wolę miecze. A ty? Możesz to... Yes, możesz tarczę nosić, fajnie. Zmieni się jakoś? O Boże. Ciężko. Samoletami spoko. Jak widzicie, na razie ja mam najlepszy ekwipunek, bo... Sam sobie mogę i tak zmieniać właśnie najlepsze jakieś bronie. No dobra, nie wiem, kończymy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba. Trochę was nakierowałem tutaj, jeżeli chodzi o Dragon Age'a. Jednak swoją całkowitą wypowiedź, swoje plusy i minusy i inne tego typu sprawy dopiero pokażę wam w oczywiście rozmowie, którą poświęcę całej tej gierce po zakończeniu owej gry. Tak myślę. Więc trzymajcie się, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Chętnie poznam wasze opinie, ja wszystkie komentarze czytam, więc możecie pisać. I dobra, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, do następnego razu. Dzięki za 700 widzów, pa pa!